Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu na kanale Mister Misiek Poleca. Moi drodzy, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do lajkowania, zapraszam do grupy facebookowej, link macie w opisie. Kontakt do mnie też jak najbardziej telefoniczny, numer podany jest w opisie. Moi drodzy, wczoraj troszeczkę mnie źle zrozumieliście. Chodzi o spadek oglądalności w tym sensie, że przybywa nowych widzów, mało nowych widzów. Te osoby, które są powiedzmy powtarzające, bo to można takie statystyki w YouTubie wyciągnąć, po prostu część osób dane tematy nie interesują, jak najbardziej tak, ale po prostu widzę, że spada odsetek osób nowych, powiedzmy. Chodzi tutaj głównie o algorytm, ale YouTube'a, no, niestety na to ja nie mam wpływu, bo widzowie powracający, stali widzowie wracają, więc tutaj akurat się nic nie zmienia, ewentualnie czasami rośnie, no ale jest to po prostu związane z tym, że nie każdy ma czas codziennie oglądać, ale po prostu gdzieś ten algorytm YouTube'a zrobił swoje spustoszenie i ogólnie nie jest to tylko moje zdanie, ale głównie wielu youtuberów, właśnie tych rolniczych youtuberów, stricte powiedzmy gdzieś kanały, nie o głupotach, tylko naprawdę takie z życia wzięte, tam się pojawiają problemy, a nie, że coś się dzieje, bo wy nie oglądacie. Moi drodzy, nie każdy musi wszystko oglądać i ja to jak najbardziej rozumiem. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, chciałem z wami porozmawiać na temat resorów do przyczepy D47, D44, D43, D732, D46. Tutaj te wszystkie przyczepki czwórki, 4,5 tonówki, 3,5 tonówki. Ze względu na to, że jest bardzo wiele pytań na temat resorów 11-piórowych, 9-piórowych, 10-piórowych. To od razu wam odpowiem, moi drodzy, że nie ma w sprzedaży resorów starego typu. Do kwadratowej osi były resory 11-piórowe. Resory 11-piórowe były cieńsze. Pióro miało, jeżeli dobrze pamiętam, to 7 mm grubości, dlatego było ich 11. Teraz ktoś sobie wymyślił z czasem, że robimy grubsze pióra, ale robimy ich mniej. I teraz taki tutaj resor, który stoi, leży przede mną, bo Stasio nie stoi, ale leży, ma, moi drodzy, 7 piór. 7 piór, z czego każde pióro ma grubości 9 mm. Ogólnie, powiem wam szczerze, resor jakoś tak, jak to resor, to jest kawał stali. To nie jest jakaś maska samochodowa, że to musi być ładne i nie może być porzewiałe. Więc podejrzewam, że to jest import, a na pewno to jest import. Więc tu temat się zamyka ze względu na to, że w kontenerach wilgoć, woda morska i przede wszystkim produkcja, byle jak najszybciej, byle złożyć, więc to nieodtłuszczone, niepomalowane dokładnie, więc ewentualnie jakby ktoś chciał te resory, bo nie wyglądają tragicznie, ale mają na przykład tutaj ognisko rdzy gdzieś, wychodzi tu gdzieś, o. Więc moi drodzy, można go rozebrać i można go pomalować. Resor nie jest drogi, bo kosztuje około 300 zł. Nie pękają. Na szczęście do tej pory, moi drodzy, nie miałem takich resorów, które by pękły, popękały lub coś w tym stylu. Żaden klient jeszcze nie wyzywał. Tu już widzę, że tutaj będzie trzeba go potraktować młotkiem, bo tak jak widzicie, troszeczkę to odstaje, a tu jest schowane. Dlatego przyjaciel gdzieś tu był. Dostało dwa razy młotka i już jest, powiedzmy, że w linii. Może nawet troszeczkę za mocno go trafiłem, bo teraz z tej strony odstaje. No to jeszcze raz, żeby nikt nie powiedział, że robimy Liptona. Powiedzmy, że naprawione. Zresztą nawet jeżeli to się przesunie, to i tak będą trzymały strzemiona. I tak jak powiedziałem, moi drodzy, resor 7-piórowy, grubość pióra 9 mm. Od otworu,
od środka otworu do końca w linii prostej 104-105 cm. To raz. Dwa. Szerokość od 64, 63, 65 mm. W zależności w którym miejscu mierzymy, bo pióro, powiedzmy tam szczerze, ten milimetr, tą milimetr, tamtą też nie będzie przeszkadzało. Jeżeli ktoś chce wzmocnić, to jak najbardziej można dokupić pióra. W sprzedaży jest pióro do kupienia. Oczywiście główne, zwane pierwszym, i pióro drugie. Te dwa pióra są jak najbardziej do kupienia. Przepraszam Was bardzo, ale musiałem odebrać ważny telefon. Więc tak, tak jak powiedziałem, do restauracji do kupienia te dwa pióra. I moi drodzy, jeżeli chodzi o oś kwadratową, niestety po hurtowniach rolniczych nie ma do dokupienia kabłąków, cybantów, jarzma, strzemiona, dokładnie moi drodzy, które zapinamy, skręcamy na oś. Nie ma tego do kupienia, niestety. Jeżeli są gdzieś tam na Ale Drogo, na OLX-ach, to ktoś po prostu w garażu dogina, wygina, robi i sprzedaje. Nie, po hurtowniach rolniczych, tam gdzie my się zaopatrujemy, to nie ma. Następna rzecz, nam się nie opłaca od kogoś odkupić, ze względu na to, że koszty transportu na zarobek, to i tak jak ktoś sobie przeliczy, to i tak kupi taniej u kogoś, a ja nie wezmę 50-100 sztuk od razu na magazyn i trzymać, to nie będę tego 3-4 lata, aby się sprzedało. Następna rzecz, moi drodzy, to tak jak powiedziałem, strzemiona są dostępne tylko i wyłącznie na oś okrągłą, pręt 16, nakrętka 16. Tutaj widzę, że nikt nie oszczędza, daje nakrętkę wysoką. Mimo tego, że to też jest import, ale wytrzymuje. Jeszcze nikt gwintu nie zerwał, więc jest ok. I następna rzecz, którą już wyjmuję, mam w kieszeni. Co do resora jest do kupienia, moi drodzy, to tak. Już Wam pokazuję. Stworzeń nowego typu FI-19, moi drodzy. To jest 19, 19 mm. Stworzeń starego typu. Czym się różni? Stworzeń starego typu przekładamy przez otwór, przez tulejkę. Tu mamy gwint M18, tu jest FI-19 i skręcamy nakrętką M18 razy 1,5. Otwór do smarowniczki, otwór do smarowania tulejki resoru. Tu mamy stworzeń też z otworem do smarowania 19, tylko tutaj przychodzi śruba na przestrzał pod kątem 90 stopni i nie ma żadnych nakrętek, więc tak to wygląda. I moi drodzy, wiele razy jest tak, że te przyczepy są przez Was przerabiane, te przyczepy są z podwyższonymi burtami, czy to o połowę, czy o 100%, czyli metr, każdy ładuje ile wlezie, aż się resor wyprostuje. I powiem Wam tak, kupujecie takie nowe gumy, to jest guma typowa od przyczepy, mały bałwanek, bycze jajko, jak zwał, tak zwał, resor progresywny, mały, to się fachowo nazywa. I takie cudo, chcecie takie malutkie gumki, żeby wytrzymały Wam nacisk 8 ton. Znaczy no 4 gumy mają wytrzymać 8 ton, czyli po 2 tony na gumę. Resor się wyprostuje i ta gumka ma przejąć całą siłę. Moi drodzy, raz, że to jest odlew gumowy. Ktoś powiedział, że to jest szef. To nie jest żaden szef, to nie jest dwóch połówek robione. Jest to po prostu forma. Otworma się otwiera na tym, a że w tym miejscu lubi pękać, nie mam zielonego pojęcia, po prostu jest to jakaś zbieżność. Zobaczcie, bo nawet tu od środka to widać. Może nie będzie widać. Nie jest to zgrzewane, po prostu jest taki taka forma i nic z tym nie zrobimy. Dlatego, moi drodzy, jeżeli ktoś jeszcze tego nie widział, a chciałby widzieć, to polecam Wam coś takiego. Odbojnik, stożek, zamiast tego byczego jajka, masywniejszy, troszeczkę wyższy, niczym to nie przeszkadza, przejmie większą siłę i na pewno tak szybko nie pęknie. Ten mały kosztuje na dzień dzisiejszy około 8-9 zł, ten kosztuje 21. Przepraszam za te ale gdzieś tam się po prostu nie kontroluje tego.
I teraz tak, strzemie około 20, resor 321, odbojnik, sforzeń resora 19-20 zł, starego typu jest droższy, około chyba 30, więc do wyboru, do koloru, moi drodzy, to chce, to wszystko dostanie. Śruba sercowa, moi drodzy, tu jest zwykła śruba 12, tylko w klasie 10-9, 12-9. W ostateczności kiedyś się spotkałem z innej firmy z importem w 8-8, ale im twardsza, podobno tym lepsza. Nie znam się, nie wypowiadam się w tym temacie, sami to ocencie. W tym odcinku, moi drodzy, to wszystko, nie będę przedłużał. Trzymta się, do następnego, hej, cześć.